Hejka! Ostatni raz w tych włosach. Ten film będzie z bardzo małą ilością edycji, dlatego że chcę wam wszystko pokazać i chcę się rozśpiewać przed wami, bo jestem bardzo nierozśpiewana, w sensie skrajnie nierozśpiewana. Mam głos zmęczony gadaniem. Trochę, jakby to nie jest poważne, ale jakby czuję tutaj takie ciągle. Jest niedziela, popołudnie. Na weekend miałam przyjaciółki, byłam na warsztatach, uczyłam tenory śpiewać. I trochę byłam podekscytowana za bardzo i mówiłam głośno. I potem rozmawiałam przez cały weekend. Wiecie, jak to jest, jak się trzy dziewczyny spikną. Więc... czuję, że potrzebuję dwóch rzeczy. Na dole potrzebuję wrócić do takiego płynnego, miękkiego zwierania fałdek, żeby nie było ostrego ataku. Bardzo często jest tak, że jeżeli masz zmęczony głos albo jesteś chora, to masz tendencję, żeby nadrabiać mięśniami brak brzmienia, tego, który masz zawsze. Czyli normalnie brzmisz, powiedzmy, tak pełnie, miękko i brzmiąco. I jak jesteś chory albo masz zdarte gardło, albo masz zmęczony głos, to te brzmienie nie jest takie pełne i mamy tendencję, żeby nadrabiać mięśniami i wymuszać trochę dźwięku, a to nie jest wskazane. Więc potrzebuję na dołach ładnie sobie mięciutko podomykać, a na wysokich dźwiękach i w ogóle na całej skali mojej czuję, że potrzebuję takiego rozhuśtania, żeby tak wuu, tak popłynęło. Teraz jakby te U jest fajne, ale wszystkie inne A i E nie będę próbować. Więc zaczniemy sobie od woksika i podomykam doły. Zaraz wam pokażę, w jaki sposób. A potem zrobię sobie motorek. Brrr. Myślę, że też się rozhuśtam na wuu. I potem wydaje mi się, że będę czuła potrzebę, żeby dociążyć doły jakimś ćwiczeniem z G na przykład. Ale to zobaczymy, co będzie dalej. Więc na samym początku... jakieś niskie dźwięki. Już czuję, że już dalej nie powinnam iść, więc schodzę w dół. Próbuję zacząć dźwięk tak miękko, tak jakbym chciała się wtopić w dźwięk. Nie zaatakować, nie go stworzyć, tylko się w niego wtopić. To był ostatni? No, bez przesady już. Jak czuję? Czuję, że chciałabym jeszcze raz, ale być może zrobimy jakieś tercyjki, żeby delikatnie rozhuśtać. Staram się siedzieć prosto, o ile to możliwe na kanapie, która jest niska, więc nogi podkurczone. Spokojny oddech. Język leży spokojnie w ustach. Dla pewności dotykam tak, takie jest malutkie miejsce styku pomiędzy językiem a rurką. Tak malusieńkie. Już czuję, że mi się lepiej mówi. Dobry znak. Może jakąś kwintkę? Góra, dół. Mogę się zapowietrzyć też, bo teraz tak, jak pracuje się z woksem, mamy tendencję,
żeby brać za dużo oddech i potem musisz za dużo powstrzymać powietrza, żeby ono całe nie wyszło naraz. Więc po prostu nie bierz takiego dużego oddechu. Po prostu weź mniejszy wdech. Jak najbardziej poker face. Myślę, że spoko, mogłabym dalej na woksie kontynuować, ale chcemy różne warianty pokazać, więc na mojej grupie Śpiewaj ze mną, link w opisie filmu, są moduły z ćwiczeniami do wykonania przez Ciebie i tam przy każdym ćwiczeniu jest link do takiego folderu na dysku Google, z którego możesz pobrać sobie melodyjki do ćwiczenia, żeby mieć podkład muzyczny. Teraz robiłam bez tego, bo tak chciałam wyczuć bez żadnego ograniczenia, do kiedy mam śpiewać, a teraz już jestem w miarę bardziej przygotowana, więc spróbujemy sobie melodyjkę drugą może. Make-up, wszystko w porządku. I teraz tak, bez... Nie trzeba takich oddechów brać. Bez zbytniego ruszania się. Ja, jak widzicie, staram się zawsze mieć taki martwy wzrok i za bardzo się nie akcytować tym, że śpiewam i że jest wysoko. Tak wręcz biernie to robić. Niech ciało zrobi samo, niech wydech zrobi sam. Jakby ja nie chcę pracować podczas śpiewania. Chcę, żeby wszystko było luźne, żeby było naturalne, więc też unikam patrzenia w górę. Staram się w ogóle nie ruszać głową podczas śpiewania, nie ruszać ramionami, w ogóle wszystko nieruchome, jak najbardziej statyczne i stabilne. Chyba chciałabym jeszcze zrobić buzon. No właśnie. Woda. Odmucham w usta. I chyba wolałabym zrobić to na ćwiczeniu pierwszym. Trochę się przeciągnie moja rozśpiewka. Myślę, że będę cięła to trochę, żeby nie było taki długi film. Stabilny wydech. Ok, jednak chcę wolniej. Za szybko. 60. W 80 nie zrobię tak precyzyjnie, szczególnie tych wszystkich gór, więc jakby wolniej, będzie bardziej precyzyjnie. Takie przenikanie się dźwięków.
jak sobie myślę, że chcę jeszcze zrobić to, to jest takie ćwiczenie, które fajnie wyprowadza do przodu. I chyba nie będę robić tego gugu już, co myślałam. Gugu. Nie chcę, bo czuję, że to będzie zbyt ostre na mój stan dzisiejszego głosu, więc chyba chcę zrobić bardziej spółgłoska w, dźwięczna, bardzo z przodu, jak taka irytująca mucha albo komar. Także i zrobimy sobie na ćwiczeniu trzecim. Tak jakbyś takim laserem wycinał. Muszę tak potestować, chwilę pogadać. czuję, że mam zmęczony głos, ale jednocześnie czuję, że jestem w stanie zachować melodyjność i zachować miękkość głosu, co jest dosyć trudne podczas takiego zmęczonego głosu, bo chcemy, tak jak mówiłam, nadrabiać. Czuję, że ciągle mój głos chce zejść w dół, ciągle czuję, że on chce dowalić, że chce zrobić atak na dźwięk, ale kurczę, ale daję radę, jest elastycznie, jest miękko, jest pływająco, jest melodyjnie, więc mogłabym śpiewać. Mogę sobie jeszcze... Jeszcze raz. Okej. Tak. Halleluja, dzięki Ci za Voxa. Teraz mogę się oszukiwać, ale nic nie robi roboty, którą robi Vox. Niestety. Bo zrobiłam tak. I tylko po tym nie czuję blokady. W sensie... Okej. Dobra, nieważne. To nie jest film, który ma promować aktora Voxa. To jest film o rozśpiewce. I niestety, raz jeszcze... Po prostu doktor Vox jest niezawodny. O, jeszcze potrzebuję. No czad, po prostu mogę. I jest miękko. I czuję teraz znowu świetnie. Teraz znowu nie. I teraz znowu tak. Więc kochani, to była moja rozśpiewka. Kończę ten film. Mam nadzieję, że zbyt dużo nie ciałam. Na dyktafonie patrzę, mam 24 minuty. To znaczy, że co najmniej 10 minut obcięłam, co najmniej, żeby Was nie zamęczać. No, i tyle właśnie poświęciłam na rozśpiewkę. Czuję się w miarę gotowa, mogłabym śpiewać. Czuję, że powinna być ostrożna, ale mogę. Także wszystko jest okej. Jeszcze raz zapraszam na moją grupę na Facebooku. Są linki, a w linkach ćwiczenia do pobrania, mp3ki. Zapraszam też na fanpage na Facebooku, na Instagrama. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki, pa pa! Pa pa! O, właśnie. Pa, 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 pa.